dobra, to pozwolę sobie, Mariuszu, zacząć od tego, co miałem okazję dzisiaj oglądać, bo sobie dziś obejrzałem te dwa odcinki, te pierwsze tego serialu dokumentalnego KSW, Tytani KSW. Widzieliśmy też kamerę, która towarzyszyła tobie podczas też tych słynnych treningów porannych, ale nie tylko. To było dla ciebie coś nowego, coś standardowego, dopuścić tę ekipę Viaplay tak blisko, pokazać im te kulisy. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy to wyglądało tak, za bardzo nie wpuszczam do siebie telewizji, kamer, a dla mnie jest to ogólnie, treningowo jest to normalność. Ci, co moje social media od kilku lat śledzą, bo akurat mamy teraz taką możliwość, więc 5.30 u mnie jest to standard. Teraz jest dla mnie od kilku tygodni kara, bo nie mogę sobie wstać 5.30, bo jakiś ten schemat treningowy mam ułożony. Wstaję, zasuwam 5 km, 6 normalnie biegania, a jeżeli nie mogę biegać, bo to czasami rotuję się tymi treningami, jest jakiś okres, że biegam, a potem sobie wskakuję na rower półtorej godzinki, więc jakieś 25 km zasuwam, potem ciężarki 5 minut z jedynkami, dwójkami, trójkami, 3,5, potem jeszcze jakieś parę wykroków tego i godzinka 40 mijami. No i potem sobie mykam do pracy, no i oni tak ze mną towarzyszą, oni byli ze mną tak 3/4 dnia i taką malutką namiastkę pokazałem im, jak trenuję, pracuję, jak ten dzień u mnie wygląda, więc trochę taka niecodzienność była, no ale do wszystkiego się idzie przyzwyczaić. Ciekawi mnie to, bo my wszyscy wiemy o tym twoim takim tytanicznym systemie pracy. Jestem też ciekaw, czy z wiekiem, z doświadczeniem jest też tak, że ty cały czas szukasz czegoś innego. W przygotowaniach też czasem sprawdzasz na sobie, widzisz, że to na ciebie lepiej działa, to gdzieś trzeba odpuścić. Fajnie mówisz w tym wspomnianym przeze mnie dokumencie, że trzeba przede wszystkim trenować mądrze. Jak to wygląda? Oczywiście, że za każdym razem słucham tego organizmu. Wcześniej był okres, tak jak już powiedziałem, że cały czas biegało się codziennie te 5-6 dni w tygodniu bieganie po te 5-6 km, czułem, że coś troszeczkę muli, skoczyłem na rower, inna praca. Potem nie robiłem teraz w tym okresie przygotowawczym interwały na prostym urządzonku na airbike'u. Takie 3 razy 5 minut, jak się zrobiło, naprawdę też taką malutką zajawkę u siebie na social mediach pokazałem, że jak schodziłem z tego airbike'u, to chyba gorsze niż sparingi to było. I zrobiło się takich 10 interwałów, już inaczej ten organizm pracuje, wszystko. Nawet ciężko mi kiedyś było wytrzymać, boksować tymi rękoma, ale te ciężarki, jeden rok, drugi, trzeci, czwarty, jedynki machasz 5 minut, dwójki machasz 5 minut, trójki i tak sobie machasz, machasz, machasz. Wiadomo, że od razu Rzymu nie zbudowano. Jeżeli siłę chcesz zrobić, to musisz robić ją latami. Jeżeli chcesz mieć kondycję w sportach walki, musisz robić ją latami. Ktoś powie, a pobiega sobie jeden miesiąc, dwa, trzy, pół roku i będzie miał kondycję. Nie, latami. Jeżeli robisz to systematycznie, nie oczekuj od razu, że ten wynik, od razu ta kondycja będzie. Nie, bieganie to jest jeden z czynników. Bieganie, interwały, mata, ale wytrzymaj 10 lat. Codziennie, pomału, godzinkę zostaw, ale rób to 10 lat. 6 dni w tygodniu pobiegaj, ciężarki i zostawię. I czekaj, czekaj, czekaj. Nie każdy potrafi być tak cierpliwy i uparty chyba jak ja. Osio, jest to wada i zaleta. No ty być tym upartym, wstajesz, chcesz, nie chcesz, wstaję. Chcesz, nie chcesz, wstaję. Zimno, deszcz pada, wstaję, robię. No i właśnie dzięki temu robieniu jestem w tym miejscu, gdzie jestem i dostałem właśnie tą szansę, żeby wejść. Gdybyś 13 lat temu mnie się zapytał, że ja wejdę do klatki z mamedem, to powiedział, chyba ci się odkleiło troszeczkę, albo za dużo wypiłeś piwa dzień wcześniej. No a ta cierpliwość właśnie mnie doprowadziła do tego, że dostałem propozycję od samego mameda wcześniej. Mówi, czy byśmy się sprawdzili? Dobrze, idziemy. A potem już jakoś tak się to potoczyło, że do mameda mówię, dobra mamed, idziemy, robimy. Mamed mówi, no dobra, no to robimy, no i mamy jutro. Powiedz mi, czy jest dla ciebie jakaś różnica walki z ikonami KSW, takimi jak Mamet lub Materla, odnośnie po prostu walk w kategorii ciężkiej? Mamet i Michał są naprawdę dobrymi zawodnikami, doskonale dobrze wiecie. Michał Materla jest innym zawodnikiem, naprawdę jest to chłopak, który lubi się naprawdę bić i szacunek dla niego za to, co zrobił. Tyle walk, co ja oglądałem z japą otwartą, mówię, co ten chłopak wyczynia. Ja chociaż chciałbym jakąś taką małą namiastkę mieć tego, to co on parę lat temu wyczyniał. No i tak fajnie się złożyło, że wszedłem z nim do klatki. To samo Mamet, no widziałem, jak szybko zawodników nokautował, ja tylko sobie siedziałem, no i moje początki. Mówię, dobra Mariusz, jak wytrzymasz jedną rundę i wejdziesz do drugiej, to już będzie sukces.
a ja teraz wchodzę z nim do klatki 3 razy 5 minut i liczę się z tym, że może być 3 razy 5 minut jutro. To może inaczej, czy to jest dla Ciebie większy stres walczyć z ikonami KSW niż z takimi zawodnikami, którzy są dla Ciebie ściągani gdzieś właśnie z kategorii ciężkiej, na przykład za granicą? Oczywiście, że jest stres, dlatego że Mamet, no jest to zawodnik nieobliczalny, intuicyjny. To on nie walczy schematami. No, ja też nie walczę schematami. Ja jakiś tam w głowie mam coś narysowane i to, co walka, to, co przeciwnik pokaże mi, idę wtedy za ciosem. I tak jest za każdym razem u mnie. Jakiś tam schemat w głowie narysowany mam, tak zwany ten game plan, ale to wszystko tylko w głowie jest narysowane. To, co przeciwnik pozwala, to wtedy się robi. A to jest tak, bo Mamet wspominał walkę z Michałem Matelną, że to było tak, wiadomo, że znali się doskonale, że musiał wchodząc do klatki gdzieś zapomnieć, że to jest Michał, obudzić w sobie to, co trzeba obudzić i być może to się też tak skończyło, jak mówi Mamet, że Michał gdzieś nie przełączył tego, co powinien przełączyć. Czy to jest też ważne w podejściu? Ty też przed taką walką z kimś, kogo szanujesz, kogo znasz doskonale, przed walką z Mametem będziesz musiał w jakiś sposób obudzić w sobie tę agresję i zapomnieć, że to jest on. Jak to wygląda, takie podejście? Nie, ja mam podejście typowo sportowe. Wchodzimy do klatki i któryś z nas musi wygrać. Jest to typowe sportowe wyzwanie. Tam nie ma jakiejś złej krwi, ja wchodzę, bo ja mu krzywdę chcę zrobić, bo ja mu nogi chcę połamać. Nie, ja chcę wygrać, Mamet chce wygrać i ktoś z nas musi wygrać. Klatka się zamyka i jest to tak potocznie mówione, wróg numer jeden. Ja będę dla niego wrogiem numer jeden i odwrotnie. Wchodzimy, robimy i kogoś ręka będzie podniesiona, albo ktoś będzie leżał, albo ja, albo Mamet. Nie wiem, ja sam. Trudne pytanie, jak to się wszystko potoczy? No właśnie Mamet mówi, że nie dowierza, że jutro wejdziecie do klatki przy pełnej hali. Jak to wygląda właśnie z Twojej strony? Powiem Ci, że wiesz co, ja nie myślę. Ja mówię, na razie to do mnie tak dociera, jakaś abstrakcja, no wejdę sobie, no śmiejemy się, gdzie uśmiechamy się, no sobie troszeczkę drwimy z siebie, jeden z drugiego i tak na razie jeszcze do mnie to nie dociera. Do mnie zawsze to dociera tak na godzinkę przed już, a dzisiaj no na razie, no dobrze bawi się, no fajna impreza jest, o. Jeszcze do mnie to nie dociera, że ja jutro wejdę z Mametem do klatki. Ostatnie pytanie, moi drodzy, nie wiem kto by... Dzisiaj mogliśmy też zauważyć, że w Twoim nauroczniku zamelduje się trener Steć. I dlaczego to zagadnienie było przez tak długi czas okryte tajemnicą? Powiem może tak, lubię mieć wszystko pod kontrolą, lubię mieć wszystko na wodzy. Akurat sztab treningowy, kilku chłopaków tych sparingów było dosyć dużo i zapaśniczych, i bokserskich, i interwałów, i treningów biegowych. Cały czas na sali siedziałem. Mariusz nie należy do ludzi, którzy siedzi, obija się i tylko mówi, ja sobie trenuję, bo tam jakieś... Oczywiście, że zawsze zdjęcia, jakieś takie malutkie zajawki były tak robione, że nie było nic widać. No, jestem już na takim etapie, że mogę sobie po prostu na takie rzeczy pozwolić, a z chłopakami nie mam się czego wstydzić. Naprawdę są to dobrzy zawodnicy, sparingi, z którymi też miałem, no chłopaki, akurat jest to żadna tajemnica, i Piotr Stros był, Marcin Trzciński, który też w KSW, jeszcze też są to chłopaki takie 98, 100 kg, potem jeszcze kilku chłopaków też było, więc taki przekrojowo fajna zabawa z nimi wszystkimi była. Mariusz, ostatnie pytanie, bo nie samym sportem człowiek żyje, Karol Garncarz z tej strony. Kiedy ostatni raz byłeś na randce? Proszę, następny zestaw pytań. Koniec, zgodnie z umową. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam wszystkim.